Trzecia dawka szczepionki w kolejnym kraju Włochy. Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19. Wskazano priorytetową grupę. Na rozpoczęcie podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi zgodę wyraziła włoska agencja leków. Jak ogłosił tamtejszy minister zdrowia Roberto Speranza, najpierw otrzymają ją osoby o najsłabszej odporności. Jak poinformował szef resortu, po zaszczepieniu osób o obniżonej odporności następni w kolejności będą ci, którzy najwcześniej dostali dawki preparatu, a więc pensjonariusze domów opieki dla ludzi starszych, osoby powyżej 80 roku życia i pracownicy służby zdrowia. Włochy, 73%. Mieszkańców po dwóch dawkach agencja leków w wydanej opinii na temat szczepienia trzecią dawką nie uwzględniła całej ludności, uzasadniając to tym, że oczekiwane są dalsze dane w tej sprawie od producentów. Jako priorytet wskazano obecnie ochronę osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19. Dotychczas dwie dawki szczepionki otrzymało 73% ludności Włoch w wieku powyżej 12 lat.